5 kg. Czekaj! Tak! Mocno! Nie, to zawieszę. Niestety podejście niezależone na sztabie 70 kg. Patryk Krzeszyński. Zapraszam do degustacji odżywek dostosowanych przez firmę Aquila, Peca, Karbo oraz inne towarzysze. To jest legalne. Patryk Krzeszyński, 70 kg. Patrz. Dąbrowski niestety. Nie udało się. Na sztangę proszę 82,5 kg. Maciej Ostrowski. Przygotowuje się Krystian Szejka oraz Sebastian Adamczyk. Ta kolejka prawda powiem. 82,5 Maciej Ostrowski. Sędzia w momencie odstawienia. Niestety. Dobra, 8-5, Krystian Szynka. Kubek za szybko wyeksplodował. Niestety niezależone. Na sztabie poproszę 90 kg Sebastian Adamczyk. Do skutki przygotowuje się Marcin Kwiatkiewczak. Następnie zamiast wchodzi Łukasz Kaszczyński. Jedzie. Bardzo ładnie. Jest wystarczone. Zawodnicy zawodu z wynikiem 90 kg. Na sztabie proszę o skutkę. Podchodzi Marcin Kwiatkiewczak, przygotowuje się Damian Kornik i Łukasz Kaszczyński. Przygotowuje się Szymon Budacki oraz Wiktor Grybosz.
77,5 kg. Do tego ciężaru podchodzi Paweł Chybkę. Przygotowuje się Szymon oraz Wiktor. Mocno, Paweł, jedziesz. Mocno, Kaj, walcz, 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 idzie. Nie udało się, ale brawa za walkę. I na sztabie, proszę, 195 kg, podchodzi Szymon Podawski, a do 200 przygotowuje się Wiktor Krybosz. Bardzo, 195 kg, Szymon Wodawski, Makłusz Mazowiecki. Uwaga, zawodnika, 93 kg. Patrz, idzie, idzie, tak, krzyczy. Bardzo ładnie, ciężar zaliczony. Wielkie brawa, 195 kg. Zmienia sztabie największy, dotychczas zdecydowany ciężar, czyli 200 kg. 200 kg to chodzi Wiktor Grybosz. Walka o pierwsze miejsce. Wielkie brawa dla zawodnika 200 kg w wieku 14 lat. Dobre wrażenie. Wiktor Grybosz, Gorlice, 200 kg na sztandar. Czekaj, czekaj. Okej, okay, dobra. 200 kg, Wiktor Grybosz. A jest to! Aaaa, kurwa! Aaaa! Bardzo ładnie, sędzia. Zaliczono 200 kg. Wielkie brawa dla zawodnika. I oto tym sposobem zakończyliśmy. I tutaj przedstawiam Wam wyniki ostateczne tej kategorii. Zajmiemy pierwsze miejsce Szymon Podawski, drugie Wiktor Grybosz.